Na wasze życzenie dzisiaj wyjątkowo zagramy sobie znowu w Bedwarsy i trochę porozmawiamy o moim nowym kontencie. Więc w dzisiejszym filmie powiem, dlaczego przeszedłem na ten nowy kontent i czy jestem z niego zadowolony. I ogólnie powiem też o shortsach, że będą pojawiały się na moim kanale. Więc zacznijmy może od tego, dlaczego przeszedłem na taki nowy content, na nowsze wersje 1.17, 1.16, coś, content w podobie do Tobiasza. Więc było to spowodowane tym, że po prostu pomysły mi się też po części skończyły, ale tak poza tym to po prostu mi się strasznie znudziło i już nagrywałem 4 czy 5 miesięcy te Bedwarsy i to już naprawdę robiło się nudne, odechciewało się nagrywać. Więc jak przeszedłem na ten nowy content, to wreszcie mogłem odetchnąć trochę i wreszcie zobaczyć coś nowego, pograć na nowych wersjach, pouczyć się tamtego PvP, a nie tylko ciągle grać w Bedwarsy i ciągle tylko robić to samo, bo jednak na nowych wersjach jest dużo różnych opcji, które możecie zagrać na przykład ze znajomymi, czy też różne manhunty. No i ogólnie, czy mi się ten content podoba? Moim zdaniem, jak możecie wywnioskować z mojej wypowiedzi przed chwilą, podoba mi się, jest w miarę fajnie na razie. Pomysły są, tylko nie zawsze mogę je zrealizować. Na przykład ze znajomymi robię jakieś manhunty, nie zawsze mogę je zrealizować z tego powodu, że po prostu nie zawsze wszyscy są aktywni. I różnie to bywa, więc niestety takie filmy muszę trochę rzadziej wrzucać. Ale to myślę nie robi problemu, bo znalazłem takie coś, z czym są shortsy. Od dawna inni youtuberzy wstawiają. Ja jakoś nie miałem do tego przekonania, bo kiedyś już też wstawiłem shortsa i nie wyszedł on najlepiej, bo jakoś nie cieszył się jakimś dużym zainteresowaniem. Jednak teraz znowu wstawiłem 2 shortsy. No i fajnie nawet wyszło, więc gdy teraz nie będę mógł wstawić po prostu normalnego filmiku, to nagram jakiegoś śmiesznego shortsa, myślę. Myślę, że to będzie coś fajnego, takie też odskocznie od zwykłych filmów. Te shortsy ogólnie będą takiego coś typu, że po prostu takie śmieszne filmiki, jak właśnie z tym Dreamem, albo po prostu jakieś inne ciekawostki, czy jakieś inne rzeczy ogólnie związane z Minecraftem i z tymi nowymi wersjami też. Dobra, przegrałem. Chciałbym się też was ogólnie zapytać, czy wam też odpowiada taki nowy content w tym filmie właśnie, więc możecie napisać w komentarzu, jakie filmy najbardziej lubicie oglądać, czy na przykład tylko Bedwarsy, czy tylko właśnie taką nową wersję, a może coś pomiędzy, gdy na przykład bym robił takie manhunty, coś w podobie, ale tak, jakbym znalazł jakiś fajny pomysł, który nie byłby jakoś w Polsce popularny właśnie, może byłby za granicą, ale też zbytnio, a jednak byłby fajny, to bym mógł takiego coś nagrać właśnie z Bedwarsów. Ale jak nie będzie zbytnio jakichś fajnych pomysłów, no to myślę, że Bedwarsów zbytnio nie będzie. Ale od czasu do czasu mogę chyba nagrać. W ogóle tak teraz grając w Bedwarsy mogę powiedzieć, że gram się lepiej niż wtedy wałkowałem ciągle te Bedwarsy i wałkowałem. Kolejną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, jest właśnie mój teksturpak na 30 tysięcy subskrypcji. Pomyślałem sobie, że skoro już nie będzie takiego kontentu Bedwarsowego, to mogę wam go po prostu dać nie na 30 tysięcy, tylko już. Więc nie wiem, zostawcie fajną ilość łapek w górę pod tym filmem. Tak serio, tak z 1500, 2000, no to wam dam teksturpak na moim Discordzie. Do Discorda macie link w opisie i oczywiście w przypiętym komentarzu. Dobra, tej arenki chyba stanowczo nie wygramy, chociaż może tak się okazać, że jednak jak tylko doniosę te emeraldy i te diaksy do bazy.
Dobra, mamy to, więc chyba nie aż tak źle nam pójdzie. Ogólnie możecie pisać, nie? Pomysły jakieś na filmy też w komentarzu, chociaż ja już mam naprawdę tych pomysłów masę, jest ich tak dużo, że mogę śmiało nagrywać tak filmy co 3, co 4 dni z tego kontentu przez 3 miesiące nawet i nie będę musiał się martwić o jakieś pomysły. O kurde, ten gościu dobrze mu idzie. No i się nie udało.